Szczęść Boże, coś wam powiem. Gdzie jest Bóg w naszym życiu? Daleko? Niedostępny? Niewidoczny? A może jednak widzi moje troski i trudności, ale sam ich nie doświadczył? Czy jest w moim braku pracy? Czy jest w moim zatroskaniu? Czy jest w moim lenistwie? Pewnie go tam nie ma, bo Bóg nie jest tym, który doświadcza słabości, ale stoi po drugiej stronie, by mnie z tych słabości wyciągnąć. Jakże czasem bardzo się mylimy, myśląc, że Bóg jest daleki od naszych problemów. Skoro Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, to oznacza, że Ojciec przeżywa wszystko, co Syn. Kiedy Jezus cierpiał na krzyżu, Ojciec cierpi z powodu każdego naszego grzechu. Gdy Jezus rozciągnął swoje ramiona na krzyżu, obejmując każdego człowieka, nawet tego, który go do tego krzyża przybił, to Ojciec w tym samym czasie ogarnął każdego człowieka swoim miłosierdziem i cierpliwie czeka na nasze nawrócenie. Bóg zdaje sobie sprawę, że ciężko nam pojąć, jaki On jest. Dlatego posłał swojego Syna, by On żył pośród nas i pokazał nam swojego Ojca. Poznawanie Chrystusa jest więc bardzo istotne dla naszego chrześcijańskiego życia. Możemy tego dokonywać przez czytanie Ewangelii i medytowanie jej. Możemy doskonalić swoją modlitwę, by stawała się dialogiem pełnym miłości, a nie suchym monologiem, skoro Jezus jest drogą, prawdą i życiem, a więc jedyną słuszną ścieżką dojścia do Ojca. Bardzo często jesteśmy jak Filip, bo chcemy poznać Pana, ale zło cały czas odciąga nas od tego. Szukamy sposobów, a wiele z nich okazuje się bardzo nieskutecznych. Im więcej próbujemy, tym więcej czujemy się zawiedzeni. I im więcej zawodu w naszym życiu, tym więcej negatywnego nastawienia w stosunku do Pana Boga. Oskarżamy Go o nasze niepowodzenia, o nasze cierpienia, o nasze błędy. W Ewangelii są dwa takie momenty, kiedy Jezus pokazuje, że ludzie nie są dla Niego obojętni. Dwa razy Jezus zapłakał nad ludzkością. Pierwszy raz nad niewiernością Jerozolimy, czyli nad ludzkim grzechem. A drugi raz nad grobem Łazarza, czyli nad ludzką śmiercią. Jakże to wybija nam z ręki argumenty, że Bóg nas karze. Więc wobec tego nie możemy mówić, że Bóg jest odległy od naszego życia. Ten, który jest miłością, nie może przeczyć samemu sobie. Tylko i wyłącznie grzech jest powodem tego, że Boga postrzegamy w niewłaściwy sposób, przypisując Jemu nasze słabości. Jeśli nasze przypatrywanie się Jezusowi i odkrywanie Go nie będzie właściwe, to nie odkryjemy prawdy o Bogu. Ja wiem, że im bardziej chcemy poznać Boga, tym więcej mamy znaków zapytania. Im więcej jest w nas niepewności, to tym bardziej powinna pojawiać się w nas wiara. Tylko ona może nas uratować przed beznadzieją. Gdy ryzykujemy, próbując trwać Bogu, to okazuje się, że nasze życie może nas doprowadzić do momentu, kiedy odkryjemy, że żyjemy dzieląc się miłością. Odkryjemy, że nasze słowa i czyny będą wlewać w serca innych ludzi nadzieję i miłość. Ważne, byśmy nieustannie trwali w Bogu i nie patrzyli na Niego z perspektywy pokrzywdzonego, ale pełnego nadziei i ufności dziecka. W końcu, o co będziemy prosić, to nam się może stać. A jeśli nie spróbujemy, to się nie dowiemy, co możemy zdziałać. Z Panem Bogiem.